One, two, three. W dzisiejszym programie powiemy Państwu, jak bezpiecznie dojechać na stadion oraz dlaczego mieszkańcy Lubina powinni skorzystać z transportu publicznego. Jak dojechać na stadion? To zależy od tego, jakim środkiem lokomocji dysponujemy. Jeśli nie mamy samochodu, to najłatwiej jest nam skorzystać z komunikacji miejskiej. Przystanek linii 3 i 7 są na tyle blisko stadionu, żeby można było sobie spokojnie wysiąść na przystanku i dojść na stadion. Odległość jest w granicach 300 do 400 metrów, więc to nie jest jakaś duża przestrzeń, którą będziemy mieli do pokonania. W zależności od tego, na jaki sektor mamy bilet lub karnet, to tak jakby uzależnia to, na który parking kibice powinni, znaczy z którego parkingu kibice powinni korzystać. Jeśli ktoś ma bilety lub też karnety na sektory znajdujące się przy parkingu, przy tak zwanej autogiełdzie, no to parkowanie tam jest dla nich najbardziej korzystne, gdyż będą mieli najkrótszą drogę do pokonania do swojego sektora. Natomiast jeśli ktoś ma bilety na tą stronę stadionu, przy której jest budynek klubowy, to naszym zdaniem najłatwiej będzie, jeśli skorzysta z parkingu tutaj tego płatnego. Co prawda, ale koszt tej karty parkingowej wynosi zaledwie 10 zł na całą rundę, więc przeliczając to na każde spotkanie wychodzi nam złoty 30, złoty 40, więc ta kwota też nie jest jakaś bardzo duża. Jak bezpiecznie dojechać na stadion? Przede wszystkim, aby bezpiecznie dojechać na stadion, należy się stosować do przepisów ruchu drogowego, które obowiązują również w naszym mieście. Aby w tym dniu, jeżeli chodzi o mecz, na przykład uniknąć korków, najczęściej one tworzą się na skrzyżowaniu drogi K3 z ulicą Małomicką, więc tutaj proponujemy skorzystania z innych dróg, na przykład przez Mickiewicza, kładką na Gole i wracamy na drogę K3 lub przez ulicę Hutniczą. Dlaczego mieszkańcy Lubina powinni korzystać z transportu publicznego? W każdym normalnym, cywilizowanym świecie, gdzie są duże miasta i duże skupiska ludzi, ludzie korzystają z komunikacji miejskiej. Jeżeli każdy wsiądzie do samochodu i każdy jedzie w tym samym kierunku, wiadomo, że mogą się w tym momencie stworzyć korki, czy ruch zostaje też w tym momencie utrudniony. Wszyscy dobrze wiemy, że do autobusu wejdzie dużo więcej osób niż do jednego samochodu. I tutaj automatycznie przestaje istnieć problem korków. Co zrobić, żeby uniknąć kolejek przy wjeździe na stadion? Żeby uniknąć kolejek, myślę, że najprościej właśnie będzie tak jakby zastanowić się wcześniej, czy mamy już bilet. Jeśli tego biletu nie mamy, to musimy pamiętać o tym, żeby przyjechać odpowiednio wcześniej, żeby zabezpieczyć sobie ten czas, żeby nie stać w momencie, kiedy już sędzia gwizdnie po raz pierwszy i zaprosi piłkarzy na boisko, żeby nie stać w tym momencie w kolejkach albo nie daj Boże jeszcze tkwić gdzieś przy dojeździe na parking. Także trzeba zachować to, że przyjąć sobie półtorej godzinki przed meczem, żeby już być w okolicach stadionu, żeby spokojnie zaparkować, udać się do kasy, jeśli nie mamy biletu, wejść na stadion, znaleźć swój sektor, rząd i miejsce i po prostu czekać jakieś 15-20 minut przed rozpoczęciem meczu, żeby już spokojnie wiedzieć, gdzie będziemy siedzieć. Natomiast osoby, które posiadają karnety, myślę, że doskonale wiedzą o tym, gdzie najlepiej skorzystać z parkingu, gdyż prawdopodobnie część z nich ma te karnety już od 2 lat albo nawet dłużej. Więc będą sobie w stanie spokojnie poradzą sobie z tym, w jaki sposób uniknąć tych kolejek. Oni mają tylko przyjechać na stadion, nie muszą już myśleć o tym, żeby iść do kasy i czekać w kolejkach. Wytłumaczę. Na stronie pojawił się nowy plan organizacyjny stadionu. Tak, chcieliśmy ułatwić kibicom, szczególnie tym spoza Lubina, którzy będą przyjeżdżali do nas po raz pierwszy lub też przyjeżdżają dość rzadko, żeby tak naprawdę zlokalizowali sobie te kwestie, które są dla nich najważniejsze, czyli kwestie parkingu, to po pierwsze, a po drugie kwestia lokalizacji kas. Od dłuższego czasu mamy dwie nowe kasy, które się znajdują, jedna przy wejściu na sektor A1 i sektor H. Druga kasa, która jest również kasą nową, jest przy wejściu na sektor B. Natomiast kibice są przyzwyczajeni do korzystania z kas przy sektorach E i F. I tak jakby nie wiedząc o tym, albo zapominając o tym, że mamy te dwa nowe punkty kasowe, rzadko z nich korzystają.
Na planie stadionowym też znajdziemy punkt oznaczony symbolem K7. Jest to punkt przyjmowania wniosków o ekstrakartę. Także kibice, którzy są spoza Lubina, szczególnie nie mają możliwości, tak jakby specjalnie musieliby przyjeżdżać do punktu w Muzie, gdzie mogą taki wniosek zgłosić. Natomiast zawsze w dniu meczu w punkcie K7, który znajduje się między sektorami F i G, można przyjść, złożyć taki wniosek. Również tam mamy przygotowane szablony dla zgód od przedstawiciela ustawowego. Także myślę, że z tym też nie będzie problemu. Dlatego zapraszam wszystkich kibiców już w najbliższą niedzielę od godziny 13 do godziny 16 będzie można taki wniosek złożyć. Wystarczy wziąć ze sobą dowód osobisty i to wszystko. Na dziś to już wszystko. W przyszłym tygodniu powiemy Państwu, czym jest miedziany rabat i dlaczego warto z niego korzystać.